Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Kocur. To jest browar w Warnsdorfie. To jest taka miejscowość w zasadzie na samej granicy niemiecko-czeskiej. Chyba na Łużycach. No, w każdym razie prościej tam dojechać z Polski przez Niemcy niż przez Czechy. Browar Kocur to jest w ogóle świetny browar, który tak naprawdę tchnął dużo świeżego powietrza w czeskie piwowarstwo. To był browar, który się specjalizował w górnej fermentacji, który ważył piwa w różnych stylach. Tam jednym z współzałożycieli był Honza Koczka, który teraz się realizuje w tym projekcie latającego browaru, czyli Nomada. Po pewnym czasie po prostu Honza odszedł od Kocura, no i teraz Kocur już w Kocurze, no w sumie nawet nie wiem, kto tam waży, no ale ważą już jakby sami, bez pomocy Honzy. Chociaż Honza też tam nie ważył, tylko jakby wymyślał recepturę, ważyli to pierwsze piwo, potem już ważyli na podstawie tej receptury. Moje osobiste zdanie jest takie, że po jakby rozstaniu poziom piw z Kocura no, mocno się obniżył. Mocno mnie rozczarowało na przykład IPA Samurai, które było jednym z pierwszych piw w stylu India Pale Ale, które piłem i które mi po prostu na mnie wywarło wielkie wrażenie. A piłem je na przykład w zeszłym roku w Pradze i kłóciłem się z obsługą, że po prostu chcą mnie zrobić wała, bo to nie jest żadna IPA. Żadne IPA, bo ani nie było goryczki, ani nie było aromatu. No ale tutaj mamy piwo, które się nazywa Gypsy Porter. Gypsy, czyli cygański. To jest piwo w stylu Porter Bałtycki, czyli nasz prawda, piwowarski skarb. Mamy tutaj napisane, że to są dolna fermentacja, czyli nie ma wątpliwości. 7,1% alkoholu. Nie wiem, jaki jest ekstrakt, nie podano. No spróbujmy. Ma dosyć dobre recenzje i mówi się, że to z tych piw, które powstały już po jakby rozstaniu z Honzą Koczką, jest najlepsze. Zobaczmy, czy tak jest w istocie. Etykieta taka sobie, tak naprawdę z tego kocurowego wizerunku najbardziej mi się podoba to logo, czyli ten kot zrobiony w literę K, jak Kocur, który mi się kojarzy z jakimiś takimi postindustrialnymi klimatami, postnuklearne, jakieś graffiti na schronach przeciwatomowych, coś takie klimaty. Do tego te barwy żółto-czarne i takie mam właśnie skojarzenia z tym. Piana bardzo obfita, gęsta. Możecie zobaczyć. Drobna, beżowa, bardzo ładna. No pytanie, czy nie nazbyt obfita jak na porter. W aromacie nuty kawowe, nawet takie wpadające lekko w cappuccino. Nie wiem, czy to diacetyl, czy po prostu jakaś taka kremowość w tym aromacie. Bardzo przyjemne, bardzo, bardzo atrakcyjne. Dosyć ciemne. Właściwie to jest nieprzejrzysty jest ten porter. Można by powiedzieć, że trochę nawet za ciemny, bo jeżeli tutaj w tym przewężeniu nic nie widzimy, no to znaczy, że ono jest zupełnie nieprzejrzyste. Bardzo kremowy, bardzo czekoladowy. Czuć tutaj spory ekstrakt. Wręcz powiedziałbym, że smakuje bardziej jak Ris, jak Russian Imperial Stout, niż jak porter bałtycki. Jest słodszy niż portery.
Znaczy oczywiście są te bardziej słodkie, są bardziej wytrawne. Ten jest bardziej słodki. Bogaty bardzo smak. Dużo się tutaj dzieje. Mam wrażenie, że polskie portery są bardziej wytrawne. Szczególnie te najlepsze, czyli łódzki, ten cieszyński i warmiński. Natomiast tutaj mamy dosyć sporo tego cukru resztkowego, tego pozostałego ekstraktu, który buduje pełnię, duża pełnia. Wyraźnie na języku czuć gęstość tego piwa. Alkohol wyczuwalny w sposób takich pralin czekoladowych z nadzieniem alkoholowym albo delikatnie alkoholowym. Oczywiście muszę przyznać, że piwo jest bardzo dobre. W moim wypadku to, że przypomina Russian Imperial Stout, to działa tylko na jego korzyść. Bo bardzo lubię ten styl, więc nie będę tutaj czynił z tego zarzutów. Dobra goryczka. Troszkę powyżej średniej. No może nawet trochę więcej niż troszkę. Bardzo ładna piana, gęsta, zbita, drobniutka. Miejscami wygląda jak piana w ogóle w piwie, które jest nasycane azotem. Bardzo ładna, głęboka barwa, nieprzejrzysta, ciemna. Gdybym dostał w ciemno to piwo, bez etykiety, to bym jednak obstawiał, że to jest Russian Imperial Stout. Mi to zupełnie nie przeszkadza. Puryści być może. Chociaż też trzeba powiedzieć, że ono nie jest czarne. Mimo, że jest nieprzejrzyste, to nie jest czarny. To jest ciemnobrunatna barwa, ciemnobrązowa. Lekkie takie nuty wiśniowe, wyczuwalne. Wiśnia z czekoladą. No, jest naprawdę bardzo dobre piwo. Jeżeli będziecie mieli okazję, to polecam. Piwo otrzymałem dzięki ofiarności, uprzejmości kolegi Grewa, którego tutaj pozdrawiam i dziękuję bardzo za to piwo. Naprawdę bardzo dobre. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że tym piwem udowadniają w Kocurze, że jednak potrafią zrobić dobre piwo. Tu mam jeszcze jedno piwo, które chyba jeszcze było na sam koniec współpracy z Honzą robione. To jest w zasadzie taki bardzo mocny ale. Ja pytałem, czy to jest barley wine. Powiedział, że to nie jest barley wine, ale nazywa się K31. Ma 31 stopni plato. Niedługo zdecyduje się chyba na degustację, zwłaszcza, że podano tutaj, że najlepiej spożyć przed 1 stycznia 2013 roku. 12% alkoholu, także zostawię sobie na jakąś ciekawą okazję. Wasze zdrowie, polecam Gypsy Porter z Kocura i do zobaczenia.